Istotnie można mówić o duszpasterstwie młodzieży w różny sposób. Ja zostałem przedstawiony trochę jako ten, który od razu z mlekiem matki wyssał posługę do duszpasterstwa młodych. Bo rzeczywiście tak moje kapłaństwo się potoczyło, że kiedy zostałem prezbiterem, od razu miałem 300-osobową wspólnotę młodzieżową i ruchu Światło Życie i liturgicznej służby ołtarza i krucjaty wyzwolenia człowieka na parafii, na której posługiwałem. Później biskup Jan Mazur, mój ordynariusz ówczesny, namieszał w moim CV młodzieżowym, bo wysłał mnie na studia do Rzymu, ale bezpośrednio kończąc te studia rzeczywiście wszedłem w buty duszpasterza młodych. Od 1995 roku przez 21 lat koordynowałem pracę Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży aż do Krakowa włącznie, a kiedy otrzymałem święcenia biskupie, bardzo, bardzo szybko też powierzono mi rolę przewodniczącego Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży. Natomiast nie chcę tu mówić o moim doświadczeniu właśnie takiego eksperta od duszpasterstwa młodych. Widzę, że większość tutaj to księża proboszczowie na tej sesji, przynajmniej porannej, i kapłani pracujący we wspólnotach parafialnych. Więc powiem, najpierw zacznę od dwóch doświadczeń właśnie parafialnych, proboszczowskich. Pierwszy raz zostałem proboszczem, mając 18 lat kapłaństwa. Poszedłem na parafię wiejską, 11 wiosek, 1500 wiernych. Była zima, luty 2006 rok. I wtedy, kiedy stanąłem przy ołtarzu, zobaczyłem niewielką garstkę tak naprawdę wiernych parafian. To była taka parafia, gdzie w przeciągu 2 lat byłem 4. proboszczem i każdy wylatywał z jakimś hukiem stamtąd i skonfliktowany z parafianami z różnych motywów, i osobistych, i relacyjnych. I teraz pierwsze ogłoszenia, które robię, połowa lutego, zasypane drogi między wioskami nawet. I ja mówię, słuchajcie, ja wychodzę z doświadczenia duszpasterstwa też akademickiego. Niezwykłem spędzać niedzieli po południu samotnie na plebanii. Zresztą to była pierwsza moja plebania jako proboszcza. I mówię, jeśli jest jakakolwiek młodzież w tej parafii, zapraszam na godzinę 16. Takie ogłoszenie dałem od razu pierwszą niedzielę, w której przedstawiany byłem jako proboszcz. Kiedy wszedłem do zakrystii, organista miejscowy, który był także radnym parafialnym, mówi, księże proboszczu, tu nie ma żadnej młodzieży, nikt nie przyjdzie. Za chwilę dzwoni telefon, dzwoni drugi radny, zresztą światły człowiek, i mówi, księże proboszczu, chcę zaprosić na taki podwieczorek, na kawę, to się bliżej poznamy, do mnie do domu na 16. Ja mówię, a był pan w kościele dzisiaj? No byłem. A ogłoszenie pan słyszał, że na 16 młodzież zaprosiłem. No ale myśli ksiądz, że ktoś przyjdzie? A nawet jak przyjdą 2-3 osoby, proszę tam 15 minut tam ich trochę pobawić i zapraszam do mnie na kawę, bo ja jestem radnym, więc musimy sobie porozmawiać o parafii, bo tu się źle działo. A ja mówię, jeśli pan chce, ja sobie rezerwuję na młodzież 3 godziny, mogę przyjść na godzinę 19. A nie, wtedy nie, bo mamy obrządki, to innym razem się umówimy. Dobrze. Wybija ta godzina 16. Ja poszedłem sobie nawet do kościoła chwilę wcześniej, żeby trochę się pomodlić, bo trochę mnie zgasiło tych 2 radnych. I kiedy wychodzę za 5:16, patrzę, że już jest część jakichś tam motorów, trochę samochodów na placu przy parafii. Ja sobie na stołowym ustawiłem stół, 12 krzeseł, jakieś paluszki, jakaś kola, woda, żeby ich tak ładnie przyjąć. I teraz wybiła godzina 16, a oni zaczynają się zjeżdżać. Na to spotkanie przyszło mi 60 osób, ludzi młodych, których nawet nie widziałem wcześniej w kościele w niedzielę.
Lotem błyskawicy rozeszła się ta wieść, że proboszcz, nowy proboszcz chce się z nimi spotkać. Bardzo szybko rozsunęliśmy krzesła pod ściany, bo wiedziałem już, że się nie zmieścimy. I jako pierwszy, kiedy oni wchodzili, jeszcze stali, witaliśmy się, ja mówię, siadamy, nie? I pierwszy siadłem na podłodze. Konsternacja, no jak to, ksiądz w sutannie siada na podłodze. Ja mówię, siadamy, nie? Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że z tych 60 osób tylko dwie osoby miały jakieś doświadczenie grupy młodzieżowej wcześniej w swoim w ogóle życiu, nawet nie w tej parafii. Jedna osoba chodziła na pielgrzymki piesze do Wilna z Suwałk i druga była kiedyś na jakimś obozie KSM-owskim. Tyle. Reszta nic. I ja mam teraz w głowie, co będziemy robić. Kiedy zaczynamy rozmawiać, oni mówią, my nie wiemy, co mamy robić tak naprawdę w parafii. Ale była szczera rozmowa. Mniej więcej w pierwsze 3 miesiące, a więc do maja, udało nam się przede wszystkim zatroszczyć o rekolekcje wielkopostne z udziałem młodych, gdzie oni przygotowali pantomimę. Oni, którzy nigdy wcześniej takiego doświadczenia nie mieli, ale wiadomo, chodzili do szkół, więc mieli różne talenty, doświadczenia. Ważne było to pierwsze ogłoszenie i ważne było nie poddanie się, że u nas nie ma młodzieży. To jest moje pierwsze doświadczenie. Założyliśmy tam Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Scholę Dziecięco-Młodzieżową. Na 3 maja na odpust parafii zrobiliśmy pierwszy koncert ewangelizacyjny, gdzie miejscowe dzieci wystąpiły jako przed gwiazdą wieczoru, przed zespołem, który zaprosiłem. To było na 2 przyczepach ciągnikowych, żeby udekorowane wszystko. Przyszło 400 osób, żeby posłuchać i swoje dzieci, i nad pierwsze takie doświadczenie ewangelizacyjne. To było pierwsze moje doświadczenie jako proboszcza. Ale właśnie to wyjście, zaproszenie jest bardzo ważne, danie im przestrzeni. Przygotowaliśmy salkę, zrobiliśmy tam łazienkę, żeby był aneks też taki kuchenny, żeby można było po prostu tam być. Później znowu mnie porwano do Warszawy, do Krakowa. Kiedy w 2016 roku wróciłem do Siedlec i zostałem proboszczem parafii katedralnej, pierwsze co zrobiłem, zmieniłem miejsce zamieszkania. Z takiego, można by powiedzieć, no ze starej plebanii, takiego dworku, gdzie mieszkali moi poprzednicy, przeniosłem się do budynku obok, w którym mieszkało 6 innych kapłanów, wikariusze i też prezbiter drogi neokatechumenalnej. I zamieszkałem razem z nimi. Zrobiłem wspólny stół dla księży. Przede wszystkim też codzienne, poranne jakieś kawy, rozmowy. Natomiast dawną plebanię z całym jej wyposażeniem i to z nowym takim nowiutkim parkiecikiem, który robił mój poprzednik, gdzie tak naprawdę trzeba było chyba buty zdejmować, żeby tam chodzić, oddałem na oratorium dla dzieci i dla młodych. 4 pomieszczenia, 2 łazienki, pełna kuchnia wyposażona. I takie oratorium funkcjonuje do dzisiaj. Częściowo teraz mój następca oddał je także dla wielodzietnej rodziny, która przybyła z Ukrainy. Ale styl oratoryjny przy parafii katedralnej w Siedlcach zaczął właśnie bardzo pięknie, prężnie funkcjonować. Wybrana grupa młodych, 7 młodych, tacy ich liderzy, animatorzy, dostali klucze do tej plebanii, żeby oni tym zarządzali. Napisaliśmy regulamin i oni tam spędzali nie tylko jakąś wybraną cząstkę czasu na katechezę, na spotkanie w grupie, ale przychodzili tam każdego dnia. Tam odrabiali lekcje, starsi z młodszymi. Tam sobie robili herbatę, tam zakupiliśmy różne, czy ping-pong, czy piłkarzyki, czy PlayStation. Chłopaki ciągnęli na to, żeby też tam grać i być przede wszystkim ze sobą w grupie rówieśniczej. To są moje 2 doświadczenia wtedy, kiedy Kościół powierzył mi funkcję proboszcza. I dlatego istotnie myślę, że
to, co ksiądz arcybiskup powiedział. Nie możemy wychodzić tylko od danych statystycznych i nie możemy się pytać tylko, jaka jest młodzież, ale musimy się zapytać, kim ja jestem i co ja mogę zrobić. Jakim ja mam być wobec moich parafian i szczególnie dzisiaj interesujący nas temat wobec ludzi młodych w mojej parafii. Jest to trochę taki swoisty, wielkopostny rachunek sumienia, czy zrobiłem już wszystko. Czy mogę zrobić jednak coś więcej, żeby ich zaprosić po prostu w nasz świat, do nas. Kiedy ksiądz arcybiskup wtedy w Siedlcach zapraszał mnie tutaj na wasze spotkania do Łodzi, powiedział, powiedz, jak papież Franciszek widzi duszpasterstwo młodzieży. Dlatego na cały ten kryzys, który jest i który opisują wszystkie istotne badania ostatnio socjologiczne z biskupem Markiem. W tamtym tygodniu mieliśmy spotkanie Rady do spraw duszpasterstwa młodzieży. Był ksiądz dr Tomasz Adamczyk z KUL-u, mówił nam też o badaniach Młodzi 4.0. I rzeczywiście te wszystkie słupki lecą bardzo, bardzo mocno w dół w tej istotnie młodzieżowej kohorcie wiekowej 18, zwłaszcza 20-24. To potwierdzają badania CBOS-u także. Pani dyrektor CBOS-u, profesor Grabowska, też opublikowała listopadowe badania z roku 2021, gdzie praktyka wiary w tej właśnie kohorcie wiekowej 18-24 w przeciągu ostatnich 30 lat spadła z 69 do 23% praktyka wiary u młodzieży i bardzo mocno w ostatnich 7 latach wzrosła liczba młodzieży w ogóle niewierzącej, deklarującej się jako niewierząca i niepraktykująca. Niepraktykująca to już do 38, prawie 39% wzrosło ten wskaźnik młodzieży, która w ogóle nie praktykuje nawet sporadycznie. I co na to wszystko my możemy odpowiedzieć? My obdarzeni łaską wiary, obdarzeni też misją i powołaniem kapłańskim. Możemy powiedzieć to, co powiedział papież Franciszek. Chrystus vivit. Chrystus żyje. I opowiedzieć młodym o swoim doświadczeniu Bożej miłości, także może swoich właśnie porażek, błędów, grzechów, także grzechów Kościoła i poprosić Jezusa o to, by nam to wszystko darował, raz jeszcze nam zaufał, byśmy Go mogli wybrać naszym Panem i Zbawicielem, czyli ogłosić im kierygmat. I o tym jest właśnie ten posynodalny dokument, adhortacja apostolska, która jest owocem prac synodu poświęconemu właśnie ludziom młodym. I tutaj, gdybyśmy zajrzeli do tego dokumentu, to zwłaszcza, oczywiście te pierwsze rozdziały są bardzo ważne, bo one są ułożone trochę w duchu głoszonego kerygmatu. Natomiast rozdział 7 jest wprost zatytułowany Duszpasterstwo młodzieży. I punkt 202, Ojciec Święty tak tutaj nam podaje. Duszpasterstwo młodzieżowe w formie, w jakiej zwykliśmy je prowadzić, doznało naporu zmian społecznych i kulturowych. Ludzie młodzi w strukturach tradycyjnych często nie znajdują odpowiedzi na swoje niepokoje, potrzeby, problemy i zranienia. Tradycyjne duszpasterstwo, które znaliśmy do tej pory, nie przynosi dzisiaj odpowiedzi na problemy ludzi młodych. Często to tradycyjne duszpasterstwo, bardzo widoczne chociażby na etapie przygotowania do sakramentu bierzmowania, przyjmuje bowiem taką metodę podającą. Kapłan wychodzi, tak jak ja teraz tutaj, do mikrofonu, wchodzi na ambonę i mówi katechezę, mówi jakieś słowo do młodych, oni wszyscy mają tylko słuchać, później kończy się to wykazem różnych jakichś zadań do wykonania i to takich zadań, które dla nich nie są już ich światem. Ileś dróg krzyżowych, ileś roratnich spotkań, ileś różańców, ileś spowiedzi. A więc nie ma dialogu. I to duszpasterstwo dzisiejsze
potrzebuje właśnie to, co jest w temacie dzisiejszego wystąpienia, to są treści właśnie z tego 7 rozdziału Chrystus Vivit. Najpierw potrzebuje znalezienia dróg poszukiwania młodych. I tu bardzo ciekawie Ojciec Święty o tym pisze, bo papież mówi tak, główne linie działania, czyli jaki jest program dla nas. Chciałbym tylko podkreślić, że duszpasterstwo młodzieży obejmuje dwie główne linie działania. Jedną jest poszukiwanie, a więc zaproszenie, wezwanie, które przyciągałoby młodych ludzi do doświadczenia Pana. Drugim jest wzrost, rozwój procesu dojrzewania tych, którzy już przeżyli to doświadczenie. I w odniesieniu do punktu pierwszego, poszukiwanie, uczy nas Franciszek, ufam w zdolności samych młodych, którzy potrafią znaleźć atrakcyjne drogi, aby zaprosić innych. Umieją organizować festiwale, zawody sportowe i potrafią ewangelizować nawet w sieciach społecznościowych poprzez wiadomości, piosenki, filmy i inne działania. Trzeba tylko pobudzać młodych i dawać im swobodę działania, aby z entuzjazmem podejmowali aktywność misyjną w środowisku młodzieżowym. Poszukiwanie, papież Franciszek mówi, oddajcie w ręce młodych. Czyli młodzież musi stać się podmiotem tego duszpasterstwa. Zapytałem dziewczyny, dlaczego tam jest spójnik A? Według mnie powinien być spójnik I. Ale może właśnie takie jest ich doświadczenie. Będą za chwilę nam o tym mówić. Może ten spójnik A wynika właśnie z tego, że widzimy siebie po dwóch stronach barykady. Że jesteśmy my nauczający, my mądrzy, my odpowiedzialni i wy, których musimy wcisnąć w jakąś formę tradycyjnego, utartego duszpasterstwa młodzieżowego w parafii. A tymczasem ten pierwszy etap, pierwsze zadanie poszukiwania trzeba oddać w ręce młodych. A więc trzeba ich zaprosić, trzeba dać im klucze, trzeba stworzyć im przestrzeń. Młodzi mogą sobie sami pomyć okna, nie tylko szklanki po herbacie czy talerzyki po ciastku. Mogą sobie pomyć okna, umyć łazienkę, wytrzeć podłogę. Jak trzeba nieraz co jakiś czas pomalować nawet ściany, ale trzeba im takie oratoria przygotować. I oddać w ich zarządzanie, będąc razem z nimi. Będąc razem z nimi. Muszę też powiedzieć szczerze, że te dwa budynki, o których mówiłem przy katedrze w Siedlcach, stara plebania i ten nowy dom, w którym mieszkają księża, były złączone ze sobą ścianami. Dwie ściany, no w sumie ponad metr muru. I po roku czasu funkcjonowania tego oratorium, kiedy zawsze trzeba było wychodzić na zewnątrz, z mojego mieszkania na pierwszym piętrze zawołałem firmę, zapytałem, czy da się zrobić przejście. I dzisiaj jest już tam przejście, że proboszcz może do oratorium wchodzić bezpośrednio. Dlaczego? Z różnych także kontrolnych motywów. Ale ta przestrzeń jest. To jest ważne. Oddać młodym poszukiwanie, ten etap poszukiwania. I teraz, gdybyśmy na chwilę zostawili wzrost, a poszli do punktu 216 dalej, w Chrystus Vivit, to Ojciec Święty będzie nam mówił o odpowiednich środowiskach, które trzeba młodym przygotować w strukturach parafialnych. I pisze między innymi tak. We wszystkich naszych instytucjach musimy znacznie bardziej rozwijać i umacniać naszą zdolność do serdecznej gościnności, ponieważ wielu przybywających ludzi młodych znajduje się w sytuacji głębokiego osierocenia. I nie mam na myśli pewnych konfliktów rodzinnych, ale doświadczenie, które dotyczy w równym stopniu dzieci, młodzieży i dorosłych, matek, ojców i dzieci. Dla wielu naszych współczesnych sierot, być może dla nas samych, wspólnoty takie jak parafia i szkoła powinny oferować drogi bezinteresownej miłości i promocji, afirmacji i rozwoju. Wielu młodych czuje się dzisiaj dziećmi porażki, ponieważ marzenia ich rodziców i dziadków zostały spalone na stosie niesprawiedliwości, przemocy społecznej. Ileż eliminacji,
Jeśli młodzi ludzie dorastali w świecie popiołów, niełatwo jest im podtrzymać ogień wielkich pragnień i planów. Jeśli dorastali na pustyni pozbawionej znaczeń, jak mogą chcieć poświęcić się, by siać? I dalej Ojciec Święty mówi o zakładaniu przy parafii, w cudzysłowie, domu dla młodych. Tworzenie rodziny, która nie zastąpi tej rodziny oczywiście naturalnej, ale uczenie się obcowania z innymi, uczenie się relacyjności. Przestrzeń i relacje, więzi. To jest to, czego dzisiaj potrzeba, a więc trzeba zmiany języka, zmiany metody bycia z młodymi dzisiaj. Kiedy byłem 11 lat duszpasterzem akademickim, tak naprawdę uczyłem się tutaj od waszej łódzkiej piątki, jak prowadzić wspólnotę duszpasterstwa akademickiego. Wtedy tutaj na jej czele stał ksiądz Paweł Lisowski. To jeszcze końcówka XX wieku. 96-2000, wtedy mniej więcej, o tym czasie mówię. I to jest właśnie tworzenie wspólnotowości, relacyjności. Łatwo nam mówić nawet w naszych kazaniach, kiedy mówimy o papieżu Polaku, że chodził w góry i jeździł na kajaki. Byłeś, bracie, z młodzieżą w górach czy na kajakach? Nowy sposób. Okazuje się, że jest starym sposobem, bo ci, którzy tak pracowali wcześniej, wytwarzali piękne środowiska, wspólnoty. I to jest, myślę, że na dzisiejsze czasy bardzo ważne dla nas zadanie. Poszukiwanie, towarzyszenie, czyli oratoryjny styl parafii. To jest to, czego naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo mocno potrzebujemy. I pośrodku jest ten wzrost. Pośrodku jest wzrost. Wzrost dotyczy tych, którzy są. Którzy są w naszych wspólnotach, w naszych grupach zwłaszcza. Może jeszcze taki mały wtręt. Niedawno w Krakowie było sympozjum o młodzieży organizowane przez CCEE, czyli Radę Konferencji Biskupów Europy, pod hasłem Wstań, Chrystus Cię woła. I problemy, które ma duszpasterstwo młodzieży w Polsce, są identyczne jak problemy duszpasterstw młodzieżowych w innych krajach Europy i zachodniej i wschodniej. Bardzo wielu rzeczywiście odchodzi, albo w naszym doświadczeniu, zwłaszcza wschodu Europy, to jest to jeszcze doświadczenie takie hurtowego przyjmowania sakramentów chrześcijańskiej inicjacji. W tym także na etapie właśnie młodości, sakramentu bierzmowania. I teraz ten nowy styl duszpasterstwa młodzieży, myślę, że implikuje nam także zadanie takie, żeby nie ciągnąć na siłę młodych do bierzmowania. Ja to wrzucam trochę jako taki też tutaj jeden z tematów do ewentualnej rozmowy, ale nie możemy darów Ducha Świętego dawać tym, którzy ich tak naprawdę nie chcą albo są niewierzący. Jeśli wiara prowadzi nas do tego, żeby podjąć się duszpasterstwa młodzieży, a nie kryzys, to wiara również powinna prowadzić każdego młodego człowieka do przyjęcia darów Ducha Świętego, a nie kryzys wiary, który przeżywa. I teraz jak tak patrzę czasami na takich wymagających duszpasterzy, którzy naprawdę obłożą młodych tysiącem zobowiązań do tego, żeby do bierzmowania się doczołgać jakoś, to czy to roczne, czy dwuletnie przygotowanie pomoże temu młodemu człowiekowi rozwinąć w sobie bardziej głęboką relację do Jezusa, czy ją zatopi, zaleje? Czy zrodzi w nim jakieś naturalne pragnienie, żeby później w tej relacji trwać? Czy ktoś powie, dobra, załatwione, koniec, pożegnanie z Kościołem? I teraz to co, mamy zostawić te wielkie rzesze? Zawsze gotowi im służyć i ich poprowadzić do sakramentu, ale nie na siłę, nie hurtowo, nie masowo, nie rocznikowo, nie klasami całymi, ale zaprosić tych, którzy chcą i którzy są już w jakimś sensie
przygotowani, dojrzalsi, przynajmniej do procesu wzrostu w wierze, w relacji do Jezusa. I tutaj wspomniałem to sympozjum CCEE, dlatego że wtedy dzieliłem się taką myślą osnutą na tej przypowieści o Ojcu Miłosiernym i dwóch Jego synach. I mówiłem, popatrzmy na postać Ojca. To promieniowanie ojcostwa. Popatrzmy na postać Ojca. Co zrobił z młodszym synem? Czy na siłę go trzymał w domu? Nie. Dał mu wszystko. Dał mu część majątku, która na niego przypadła. Ale pozwolił mu odejść. Nie trzymał go na siłę. Nie zamknął w komórce. To nawet ojciec świętego Franciszka w Asyżu zamknął go w komórce, kiedy ten chciał się nawracać. Ale ten biblijny ojciec pozwolił dziecku odejść. Pozwolił pobłądzić. Wiedział, że pobłądzi, ale pozwolił mu odejść. Natomiast to, co jest piękne dla mnie w postawie ojca, to jest to, że nigdy nie przestał tęsknić i miał w swoim domu zawsze przygotowane miejsce na powrót tego syna. To, że później dostał pierścień na rękę, sandały na nogi, płaszcz, to znaczyło, że to wszystko na tego syna czekało. To nie wtedy wołał krawca, uszyj płaszcz, bo syn wraca. Ale to wszystko było gotowe. Czekało na jego powrót. Ba, w zagrodzie było gotowe ciele, żeby kiedy wróci, od razu zabić i ucztować i radować się, bo syn wrócił. Piękna postawa ojca. Jest gotowy na powrót, ale pozwala odejść. I to jest, wiem, że bolesne. Kiedy księża, tu może macie też duże parafie i każdego roku do bierzmowania idzie kilkadziesiąt czy ponad setka młodych na danym roczniku. I teraz co? Zaprosić tylko 15, 20, a reszcie pozwolić odejść? To przecież za 2 lata będę miał 200, a za 3 już 300 do bierzmowania. No to ja sobie wtedy nie poradzę. I jest w nas taki lęk. Ale nie możemy trzymać na sznurku, na postronku ludzi młodych. Musimy dać im wolność, nawet możliwość pobłądzenia. Natomiast tak przerobić nasze parafie i tak wykorzystać ten czas, kiedy będzie ich mniej, żeby być gotowymi na powrót nawet znacznej części i większości. Tak przerobić nasze z powrotem przestrzenie, którymi gospodarujemy, albo pobudować je na nowo. To jest według mnie istotne dzisiaj, kiedy jesteśmy na takim właśnie, na takim wirażu. Przestrzeń, małe wspólnoty, tworzenie więzi i także właśnie ta relacyjność, za którą osieroceni młodzi dzisiaj bardzo, bardzo tęsknią. I tu wyczytamy to wszystko. Tu wyczytamy o tych oratoriach w 7 rozdziale. Tu wyczytamy o tym poszukiwaniu oddanym w ręce młodych. I tu wyczytamy także o wzroście, czyli o zajęciu się tymi, którzy są. Bo ciągle mamy jeszcze przynajmniej prawie 4% młodzieży głęboko wierzącej, pokoleniowo to jest 4% młodzieży głęboko wierzącej, która chce być razem z nami, nie przez A, ale przez I. I teraz ten wzrost dotyczy właśnie spotkań formacyjnych dla tych młodych, którzy są. Oni będą naszymi później, można by powiedzieć, animatorami, liderami w swoim środowisku rówieśniczym. Młodzi mają większy zasięg niż my, duchowni. To oni mają dzisiaj w gigabajtach, a my tylko może tam w kilobajtach, gdybyśmy takiego porównania użyli, zasięg docierania do ludzi młodych, dzisiejszego pokolenia. Dlatego ten wzrost, to znaczy obejmijcie troską tych, którzy macie. Zaproponujcie im bardzo konkretne wspólnoty formacyjne. Nawet jak to będzie, nawet na małej parafii, 3-5 osób, zatroszcie się także o tych, którzy chcą być i istnieć w tym spójniku i przy Kościele. Żeby nie zniechęcić się i nie powiedzieć,
no ja mam tylko kilka osób, to co ja mogę tutaj zwojować. Nie, warto od tych kilku zacząć i dla nich też właśnie to przygotować i też im towarzyszyć. Tutaj papież Franciszek także przestrzega nas, żeby, zacytuję na przykład, w odniesieniu do wzrostu chcę uczynić ważną przestrogę. Zdarza się w niektórych miejscach, że spowodowawszy w ludziach młodych intensywne doświadczenie Boga, spotkania z Jezusem, które poruszyło ich serca, proponuje się im spotkania formacyjne, w których poruszane są jedynie kwestie doktrynalne i moralne. Mowa jest o złu współczesnego świata, o Kościele, o nauce społecznej, o czystości, o małżeństwie, o kontroli urodzeń i o innych sprawach. Powoduje to, że wielu młodych się nudzi, zatraca ogień spotkania z Chrystusem i radość z pójścia za Nim. Wielu opuszcza drogę, a inni stają się smutni i negatywni. Uspokójmy chęć przekazywania wielkiej ilości treści doktrynalnych, a starajmy się przede wszystkim pobudzić i zakorzenić wspaniałe doświadczenie, które podtrzymują życie chrześcijańskie. Jak mówił Romano Guardini, w doświadczeniu wielkiej miłości wielkie zdarzenia następują w obrębie tego odniesienia. Dlatego to jest też wyważenie, żeby później ci, którzy są i potrzebują tego wzrostu, owszem, doktryna tak, ale też żeby mieli doświadczenie dalej pewnej formuły nawet katechumenalnej na drodze formacyjnej. Tak, przygotowanie też tego programu formacyjnego dla nich. Nie tylko 200 pytań do zaliczenia katechizmowych i to jest wzrost. Nie. Wzrost ma następować dalej w sercu. On ma pałać w nas, kiedy spotykają się i kiedy ktoś im wyjaśnia w drodze pismo. Żeby chcieli wrócić na nowo do Jerozolimy, do wspólnoty, a nie żeby osiedli właśnie już gdzieś tam na poboczach. Ja wiem, że to jest taki tylko ruszony przyczynek do tematu. Pół godziny wykorzystałem, więc na razie to tak zostawię. Może nawet jako niedopowiedzone, ale tak naprawdę to czeka nas droga. Każdego z nas, każdego we własnej parafii, każdego na własnym podwórzu plebanijnym i zastanówmy się, jak zmienić spójnik A na spójnik I.